Dobra, pogadać z nim. Pogadać z tym miłym panem. Świetnie! Zrobiłaś to! Wow, no przybiegłam do niego. Wielkie osiągnięcie. Tak, teraz będzie mi opowiadał. Jeśli pójdę tutaj w dół, to dojdę do rzeki. Miejsce, gdzie się spotkaliśmy wczoraj. Czy pamiętam? No pamiętam, zemdlałeś tam. Mogę wziąć zioła, kwiaty i owoce stamtąd. Uuu, super! Następnie... chcę, żebym poszła do jego domu. Jest tam wyżej na mapie. Okej. Dobra. Ale najpierw do rzeki. Okej, Mary. Aha, mam tutaj podejść i porozmawiać z nim. Czy mam mniej jednak do tej rzeki? Dobra. Widzę tutaj na dole właśnie na mapie. Mogę wam pokazać. No, sfokusuj. Tutaj jest... to jest moja ikonka, tylko ona jest trochę inna niż moja postać. Ma ten kapelusz. A u góry widzimy właśnie twarz tego uroczego pana. Że na dole jest mapka. Okej, okay, fajnie to wygląda. Łatwo go znaleźć. Świetnie, zrobiłaś to. Okej, okay. No, podawaj te szczegóły. Bring it on. Festival Grounds. Tam będą festiwale. Nie mamy zbyt wielu teraz, ale mam nadzieję, że wezmę udział w jakimś. Że dam szansę jakiemuś. Bardzo chętnie. Popatrzmy na choinkę. To jest pusty dom. Ktoś tu mieszkał w przeszłości, ale się przeprowadzili. Nie przejmujmy się tym. Tak, ktoś jeszcze tu pewnie będzie mieszkał kiedyś. Chodźmy do plaza. To jest na lewo od tego opuszczonego domu. Okej. Dobra. Znowu będziemy wołał. Mary, Mary, chodź tutaj. Sprawdź mi, czy potrafisz tu podejść. Tak. Chodź tutaj, porozmawiaj ze mną. No, myślę, że sobie poradzę. Nie jestem pewna, ale powinnam dać sobie radę. Tak, tu mam jakiś plac. No. A tu co się dzieje? Świetnie, zrobiłaś to. To jest kolejne szczegóły. Tak, pokiwałam główką. Tam jest las. Tam mogę dostać jeszcze więcej owoców i... niż nad rzeką. Między lasem a rzeką znajdę góry. Okej. Ciekawe, co tam jest. Idź do domu z czerwonym dachem, który jest na dole mapy. Dobra. Niby taki starszy pan zawsze ucieka przede mną, no. Jak to wyjaśnić? Nie wiem. O, tutaj. No, całkiem ładny domek. No, znowu mi uciekł. A ta stoi i czeka, nie? Okej. Okay. Tak, tak, już idę. Mi woła trochę jak jakieś zwierzątko. Ale okej. Okay. Albo jak dziecko. Mary, Mary, chodź tu. Okay. Idę. Fajnie się kurzy za nią jak biega. Okej. Okay. Tak, to tu. No, pogadaj z nim. Downhill. Świetnie. Tak, tak, tak. Co to za dom? Powiedz mi. Ten dom z czerwonym dachem. Animal dealer. Oh!
handel zwierzętami. A, teraz go nie ma w mieście. Próbuję zdobyć nowe zwierzęta? Przedstawiać się, kiedy wróci. Ja chcę mieć zwierzątka, chcę się opiekować zwierzątkami. Tak, teraz powie mi, jak kupować rzeczy w sklepie Hany. Ale trochę pieniędzy mam. Chętnie kupię jakieś pierwsze nasionka. No. Tam są takie kwiatki na froncie. Okej. Okay. Cześć, Hana, ona jest taka słodka. No, czyż ona nie jest przesłodką starszą panią? Ja już ją lubię. Witaj, co mogę dla ciebie zrobić? Chciałam pokazać Marię, jak kupować rzeczy w twoim sklepie. Lalala. Oczywiście. Mogę się tym zająć, jeśli chcesz. Co na to, Mary? Tak, jasne. A ten co? Nieszczęśliwy? Nie masz się. Nie gryzę. Słuchaj uważnie. Jest otwarty w poniedziałki, wtorki, nie, poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty, a jest zamknięty, Boże, się mi mieszają, w środy i w niedzielę jest zamknięty. Tak, w środy i w niedzielę jest zamknięty, tak po prostu, będzie łatwiej. Od 10 do 6 wieczorem. Mogę to zobaczyć na znaku na zewnątrz. Kiedy chcesz coś kupić, porozmawiaj ze mną. I to wystarczy. Jasne. Chodźmy dalej. Dzięki za pomoc, Hana. Nie ma sprawy. Przyjdź znowu, Mary. A, arigato. Chciałam coś kupić, no nic mi nie pozwolił kupić tam dalej, tylko wszędzie mnie ciągnie po całym mieście. Czy mam jeszcze coś, czego potrzebuję dzisiaj? Nie. To czemu nie pochodzisz po okolicy, używając mini mapy przez chwilę? Możesz próbować podnosić kwiatki i owoce. Mogę łapać jakieś robaki, używając... A, okej, okay, jeśli będę blisko. Dobra. Kiedy skończę mój spacer, mam przyjść do domu i odpocząć. To nie jest dobre, żeby kłaść się spać późno. Dziękuję ci za dzisiaj. Zobaczymy się jutro, Mary. Tak, zobaczymy się jutro. Okej. Okay. Tak, czas na spacer. Mogę zobaczyć rzekę, las i góry. Okej. Okay. Ruszajmy na spacer. Jest jakaś gazeta, jakieś listy. Aha, bo to mi pokazuje. Dobra. Te wszystkie tutoriale zostały dodane. Mapka na dole prezentuje się tak. Mamy godzinę 10 rano, więc jest dosyć wcześnie. Wiecie co, jak to będzie za długie, to najwyżej podzielę to na więcej odcinków po prostu. Ale pójdę jeszcze na ten spacer. Bo nie chcę, żeby były za długie, wolę, żeby były właśnie raczej krótsze, żeby jakoś lepiej się to oglądało. Ale zapiszę sobie tutaj, że to nie jest słodkie ta książka, no. Af. Okej, okay, wróćmy do gry. I raczej żyjmy się. Mam iść na spacer, ale co jest w skrzynce? Tak, witamy w Eco Village. Wysyłamy listy, żeby informować się o produktach. Okej. Okay. Mam je czytać. To od Hany. Okej. Okay. To jest Guide for the Store. Gazeta? Wiosna przyszła. Mamy poszukać dzikich warzyw w górach. Tips?
Linksy Farm to jedyna farma w mieście. Jeśli twoja farma będzie pełna zwierząt, ludzie wrócą tutaj z wizytą, tak? To jest special info. Jak poprawić moją farmę? Okej. To jest pogoda. Na razie ma być słonecznie, z tego co widzę. Aha, tutaj się przełącza między tymi stronami gazety chyba. Ma dwie strony, wow. Tu są listy. Ale już go przeczytałam, więc mogę wrócić. No i co, mam spróbować pójść do rzeki, więc chętnie spróbuję. O ile trafię. Tam chyba jest wyjście z mojej farmy. Tak, przez ten most. Nie, tutaj mogę łowić ryby. A którędy dojść do miasta? Tutaj jest jakieś wielkie skały. Myślę, że jakieś tu będzie droga. Okej, bo miasto ma inną trochę mapkę. Więc muszę spróbować jakoś znaleźć dojście do miasta. To... A, wiem, tu w górę. Tak, tak, tam w górę się. No, moja posiadłość jest dość spora. Będę musiała ją gruntownie gdzieś pozwiedzać. To jest w ogóle jakieś ogrodzenie. Na mapce tego nie widać. Może tu jest stodoła czy coś? Zobaczmy. Jakieś miejsce na zwierzaczki. Tak, myślę, że tu będą moje zwierzątka. Okej. Jakiś kwiatek. Informacja o zwierzątkach. Ale na razie nie mam żadnych zwierząt. Na razie to zostawmy. Ale dobrze, tu będę mieć kiedyś zwierzaczki, mam nadzieję. Jakieś fajne. Okej, wychodzimy. Tak, domek omijamy. Mam dużo siły, dużo energii, także spoko. Okej, i teraz jesteśmy w mieście. Tu jakoś... On mówił, że tam jest droga do rzeki. W tę stronę. Chętnie zobaczę. Ile tu jest mostów! Spójrzcie na mapę. Jak to fajnie wygląda. No, spory spacer mnie czeka, coś czuję. To mogę podnieść? Nie. To jest rzeka. O, co to? Ptaszek. A, mam ptaszka na rękach, ale... czekajcie, przybliżę. On chyba nie jest zbyt zadowolony, no, ale czyż to nie jest słodkie? Spójrzcie. Mogę trochę oddalić kamerę na czas zwiedzania. Aha, to mogę przekręcić. Dobra, to zostawię tak jak jest. Może lepiej go odłożę. Albo będę chodzić z nim. Poskaczemy trochę. Pszczółka? Mogę zabrać pszczółkę? Złapałam! Ale fajnie, ciekawe, czy można mieć ule i robić miód. To jest jakiś krzaczek, weźmiemy to sobie. Motylek! Pierwszy motylek i pszczółka! A tam jest jakaś żaba na kamieniu, ale nie bardzo mam do niej dostęp. Tu nie mogę przejść, może kiedyś. Jakiś mały... Są dziki! One się mnie boją? Nie bójcie się, nie skrzywdzę was. Przynajmniej nie dzisiaj. A to co? Czy to jest plaster miodu? A to? Małpka! Serio? Okej, trzymam na głowie coś, co wygląda jak małpka. No, a nie spodziewałam się w tym klimacie małpki. Może się zaprzyjaźnimy kiedyś z tą małpką. No, ciekawe wam powiem. Tam jest most. Jeszcze się tu rozejrzę. Tutaj też jest plaster miodu. Taki dziki miód, super. Taki leśny. Słyszę cały czas jakieś takie piszczenie. To jest mega słodkie. Tak, to małpki i inne zwierzątka. A to? Aha. Tam jest... Ta małpka za mną chodzi. Takie mam poczucie. Tutaj się nie da przejść. Jest jakiś konar. Tak. Ale niestety nie mamy wędki, no cóż.
Uroczo to wygląda. Dobra, spróbujemy przejść tutaj w stronę gór. Jeszcze chciałam las potem zobaczyć, ale most. Zobaczmy góry. Chyba żadnych owoców nie podniosłam, a mówili coś o owocach. Tak, tutaj mamy arenę. Górzyste miejsce, powiedzmy. Mogę wam pokazać mapkę gór. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy z gór nie można przejść do... wiecie... Do... A to znowu jest ptaszek. Zostaw go. Biedronka? Tak, biedronka. Czy z gór da się przejść do lasu prosto? Zobaczymy. Tak coś rozumiałam, ale... Nie wiem, na ile to racja. Jej, i ryby można łowić będzie. A tu nie mogę przejść? Nie mogę przejść dalej. A nie, tu mogę, dobra. Już myślałam, że będę musiała czekać z tym nie wiadomo ile. Patyczek? A nie, to jest jakiś konik polny, okej. Wow! Nie spodziewałam się, że to tak działa, ale stwierdziłam, że o, spróbuję. No, łap tego motylka. Tak, żółty. Kto by się spodziewał, że tak można wskoczyć, no. Dobra, wróć tam. Młoda damo. Dosyć urocze. Nie spodziewałam się, że można skakać po takich grzybkach, a tu proszę, jednak można. Dobra, tu jest jakaś ścieżka. Tam jest jakieś takie jezioro u góry. Widzę na ma... O, tu mogę zabrać? Biedronka. Myślałam, że to jest jakiś owoc, a to biedronka. No nie, bój się, dziki się mnie boją. Dobrze, że mnie nie atakują. Tu jest jakiś płotek. Dobra. Tego nie mogę zbierać, a to? Magiczny niebieski kwiat. No proszę. Czy tam jest jezioro? Czekajcie, tutaj muszę wszystko obejrzeć. No jak spacer, to spacer. Mam jeszcze dużo energii, także spoko. O, biedronka. Może można potem sprzedawać te owady, więc... Tak jak mówił mój nowy przyjaciel, lepiej... ale się zmieniła perspektywa. Jakieś... Mogę oglądać zachody słońca może tutaj. Zbieraj te kwiatki. Nie da się? Nie da się. Okej, ja myślałam, że to niebieskie na mapie. A jest jezioro. No. Jest. Dobrze. To spróbujmy jeszcze przejść tutaj w lewo. A to kamyk był. Poproszę ten kamyk. Mały kamyk. Dobrze, idziemy. Tak. Biegam razem z dzikami. Bywa. Tutaj znowu ta małpka. Hej! Mogę skakać z małpką na rękach. Dobra, łap motylka. To jest bardziej praktyczne. Tutaj chciałam jakieś kwiatki jeszcze pozbierać. Robi się ciemno? Już jest 5 po południu. Ojej, to chyba nie... A mam jeszcze tak dużo energii. Forest area. No to przejdziemy jeszcze przez las. Las wygląda tak. Czyli mamy 3 miejsca na wycieczki. No, ale przez las tak nocą, to ja nie wiem, czy to jest... Level up! Ale super. Zebrałam 10... świerszczy? Critters. To może nie świerszczy. Może po prostu owadów. Okej, słyszę sowy. Trochę się boję. Nie wiem, czy powinnam tu... To jest jakaś dziwna kłoda. Nie wiem, czy powinnam tu chodzić nocą. No, ale no, muszę jakoś wrócić. Mam jeszcze dużo energii i dobrze się czuję. Także mam nadzieję, że... Czemu się tak zmieniła perspektywa tutaj? Aha, bo to jest jakaś góra. Mam nadzieję, że... nic mi tu nie grozi. Że to jest bezpieczny las. Wygląda bardzo uroczo. Tych krzaczków nie mogę zbierać. A ten kamyk? Nie, tego kamyka też chyba nie mogę. Dobra. I tu już się chyba powoli wraca. Można sobie takie okrążenia robić dookoła tych wszystkich miejsc. A to? Jakieś coś tam, nie wiem co to było. A to są te dziki.
Mała deska. Ptaszek. Świerszcz. Do tego nie mogę wskoczyć. Co te ptaszki się boją czegoś? Dobra, lepiej wychodźmy z tego lasu. Ale nie wiem, czemu mam tak ciągle dużo energii. Cały dzień mi zeszło na tym spacerze. Okej, gdzie ja jestem? Aha, wiem, jestem przy tym placu. Myślę, że lepiej będzie, jeśli wrócę do domu, czy miałam potem jeszcze iść do niego. No, 20 to lepiej wrócę do domu. Tylko którędy był mój dom? Chyba tutaj na dole, mi się wydaje. Fajnie, że tu jest ta mapka na dolnym ekranie. Myślę, że to pomaga. Jeśli kręcę konsolą, to przepraszam. Staram się tego nie robić. A tu mam też kamek. A tu mam jakieś miejsce chyba. Nie, to jest mój dom. Tak, to jest mój dom. To wejdźmy do niego. Tak, mój kochany dom. Mam dużo energii. Dziwne, że nie muszę nic jeść. Mówi, że trzeba. Zobaczmy moją torbę. A, tu mam jakieś... Aha, to są grzyby chyba. No... Mają tylko pół gwiazdki. Tak, tutaj dwa żółte motylki, dwa oki motylki. Mogę... Aha, nie. One już się jakby... storage'ują mi się wydaje. Tak, pszczółki i inne rzeczy, trawy, małe kamienie, małe kłody. Okej, i honeycomb. Nie mogę tego gotować, smutne. A to mogę gotować. Okej. A nie wiem za bardzo jak. Nikt mi nie mówił i ciągle nie mam jeszcze żadnych tych... żadnych... narzędzi. Okej. A tu będą mieć przepisy! Okej. Jakieś sałatka z mlecza, sałatka z ziemniaka i cebula. Nie mam składników, chyba na nic. Ale fajnie, że są takie przepisy. Podoba mi się to. Dobra, wychodzimy. Lepiej chodźmy już spać. Bo już jest bardzo późno, jak na takie wiejskie życie. Okej. Mam tu jakieś swoje przedmioty, które mogę wziąć? Nie mam, niestety. Dobra. Nie wiem też, że mam miejsce w plecaku. Ale dobra, myślę, że będziemy kończyć na razie. Nie wiem, ile z tego mi odcinków wyszło. Chciałabym, żeby było mniej więcej po 20 minut, także zobaczę. Pewnie z 3. Z 3 albo może więcej. Zobaczę. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak, to jest moja piękna postać. Tu nie mogę ruszać kamerą, niestety. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta gra. Może nagram z niej jeszcze jakieś odcinki. Zobaczę. Zobaczę, może nagram. Także mnie się ogólnie na razie bardzo podoba, bo to jest pierwszy Harvest Moon, w którego gram na DS-ie. I jejku, tu się noc robi, jaka tam. Dobra, dojdę do zapisu. Także dajcie znać, jak Wam się ta gra podoba. Moim zdaniem jest mega urocza. I co, to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki i pa, pa.